Tam były klucze. Zamknąłem te drzwi i podszedłem do okna. Wyrzuciłem ten klucz. Mówię, nie ruszę się stąd, dopóki tego nie napiszesz. Już. Solidarność powiedziała, ile potrzebujesz na to pieniędzy. Ja mówię, policzyłem 10 milionów złotych. Takim człowiekiem, który to może napisać, jest Czesław Niemen. To był chyba pierwszy wypadek w historii Teatru Polskiego, że przedstawienie zarobiło na siebie. Nigdzie nie mogłem nawet w bibliotece publicznej dostać roboty. Jak on mi powiedział, dobrze, to do kogo bym nie poszedł, to mówiłem, Świderski będzie grał. A jak Świderski, to i ja, proszę bardzo. Mieliśmy z tym przedstawieniem jechać, żeby cała Europa go zobaczyła. Zobaczyłem wtedy mojego syna po raz pierwszy po 9 latach. Zacznij ze mną robić ciastka, no coś musisz robić przecież. No więc zacząłem z nim robić ciastka, zaczęło mi się to podobać jak cholera. Myślałem sobie, nigdy w życiu więcej w Państwowym Teatrze nie będę pracował. Bogdan Smolorz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Było mi dobrze jak cholera tego Piotrusia grać i ludzie przyłazili, patrzyli na to, bo to było i z bajki, i z rzeczywistości, i z czegoś prawdziwego. Fenomenalna ta. Trwają te moje studia. Mam przyjemność jeździć na te studia z Warszawy w pociągu z Krzysztofem Kieślowskim, którym moim profesorem. Siedzimy sobie razem w wagonie, gadamy, opowiadamy z wielkim operatorem Winiewiczem, gadamy, opowiadamy z Passendorferem, gadamy, opowiadamy. Właśnie te studia się działy w pociągu, który jeździł z Warszawy do Katowic i tam na zajęcia. I to był 70. Ja tam rozpocząłem te studia w 78 roku, jesienią. 78, 79, jest 80 rok i jest Solidarność. No, zaczyna się cała ta historia niezwykła Solidarności, wielka. Nagle okazuje się, że 10 milionów ludzi mówi dosyć temu ustrojowi i temu wszystkiemu. Wałęsa przechodzi przez ten płot i to wszystko się zmienia i tworzy, i buduje, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak pomyślałem sobie, cholera, no przecież w tej sytuacji, skoro my jesteśmy na tym Śląsku, to coś trzeba w tej sprawie zrobić. No, trzeba pomóc tym ludziom. W jakiś sposób trzeba wziąć w tym udział i powiedzieć coś głośno. Dowiedziałem się przy okazji, że od wojny, właściwie od 40 lat na Śląsku w ogóle nie istniał teatr romantyczny. Nie wolno było grać Mickiewicza, Słowackiego, ani niczego takiego. Wolności nikt słowa. W związku z tym pomyślałem, to jest moment, w którym my, studenci, musimy coś zrobić. Po coś ta szkoła tu powstała. Poszedłem do przewodniczącego Solidarności Śląska. Nazywał się Andrzej Rozpłochowski, wielki facet. Zastępca Wałęsy w Komisji Krajowej, przewodniczący Solidarności Śląska i Zagłębia. I powiedziałem jemu, proszę pana, zróbmy tak, że powiedzmy, zagrajmy dla tych wszystkich robotników, dla ludzi, dla Solidarności. Mickiewicza i Słowackiego. On patrzył, ja mówię, wie pan co, mam taki pomysł. Wynajmiemy Spodek, największą halę widowiskową w Polsce. Ja sprowadzę największych artystów, jacy są w tym kraju i zrobimy tutaj przedstawienie Dziadów i Kordiana. Połączymy to w wielki, monumentalny, wielogodzinne przedstawienie. No i zacząłem mu to opowiadać. On tak słuchał i mówi do mnie, ja się zgadzam, tylko teraz musimy zrobić tak, ponieważ to jest, chcemy, żeby to było inaczej niż za komunizmu, niż za partii. Zróbmy zebranie wszystkich zakładów Solidarności ze Śląska. Przyjechało 3000 osób na ich zebranie kolejne do Huty Baildon. On mówi, niech pan pójdzie ze mną, pan tym ludziom to opowie. No więc ja przyszedłem, stanąłem i mówię, proszę państwa, chciałbym zrobić przedstawienie połączenia Dziadów i Kordiana, Spodku dla 8000 ludzi na każdym przedstawieniu, na scenie, która ma 2000 m², żeby Kordian skakał na koniu przez bagnety, żeby to było, żeby grali najwięksi polscy aktorzy, żeby byli, żeby największych artystów do tego zaprośmy i powiedzmy o wolności. Wstaje taki facet i mówi tak. A taki wiersz o Słowackiego i zaczyna go recytować. Też będzie tam? Taka cisza kompletna, ja mówię, będzie. On mówi, to my z naszego zakładu chcemy, żeby było to przedstawienie. Kupimy bilet. Następni. Okazało się, że mam zgodę Solidarności na to, żebyśmy zrobili to przedstawienie. Pod jednym warunkiem, że ja przywiozę przynajmniej kartkę, na której będzie napisane, że ci artyści wezmą w tym udział. Ci najwięksi artyści wezmą w tym udział. Siadłem w pociąg, jadę do Warszawy, myślę sobie, jak to załatwić. Poszedłem do mojego profesora Jana Świderskiego, wielkiego aktora polskiego i mówię, panie profesorze, to, tamto, robię Dziady. Chciałbym, żeby pan zagrał starego Konrada, takiego wyciągniętego starego człowieka, który miał kiedyś w młodości marzenia, żeby się z Bogiem zmierzyć i powiedzieć o tym, że poprowadzi tę Polskę, odrodzi ją, ale już jest stary teraz, żeby był taki stary Konrad, z którego potem wezmę też młodego Konrada. No Świderski mówi, dobrze synu, widzę, żeś się przyczepił do tych Dziadów, proszę cię bardzo. Po to byłem twoim profesorem, żeby służyć ci później. I powiedział dobrze. Jak on mi powiedział dobrze, to do kogo bym nie poszedł, to mówiłem, Świderski będzie grał. A jak Świderski, to i ja, proszę bardzo. I tak miałem wszystkich właściwie wielkich aktorów pozbieranych. Przyjechałem do Solidarności, powiedziałem, Olbrychski gra Konrada, Krzysztof Chamiec gra Kordiana, Kalina Jędrusik, Biczycki, ten, tamten, siamten, wamten. No, wszystkich największych aktorów, jakich mi się udało ze Stanów Zjednoczonych Elżbieta Krzyżewska przyleci, będzie grała Madonnę. No, Solidarność powiedziała, ile potrzebujesz na to pieniędzy? Ja mówię, policzyłem 10 milionów złotych. To jakby dzisiaj nie wiadomo ile. Do Spotka, zgoda, to, sio, tamto, wam to, 50. próby w Warszawie w Teatrze Polskim, bo akurat były wakacje. Tam teatr był nieczynny, mieszkali aktorzy w hotelu europejskim, który wynająłem. I myślę sobie, muzyka mi jest potrzebna. Przedstawienie miało 4,5 godziny. Muzyka jest mi potrzebna. Myślę sobie, takim człowiekiem, który to może napisać, jest Czesław Niemen, który siedział wtedy i ta ojczyzna była w nim głęboko i to wszystko, był człowiekiem pokolenia mojego. Poszedłem do niego do studia, on miał w Teatrze Narodowym na 3. piętrze to studio. Przychodzę do niego i mówię, robię takie przedstawienie, zależy mi na tym, żeby pan napisał muzykę. On mówi, teraz jestem trochę zajęty, robię inne rzeczy, może za kilka miesięcy niech pan przyjdzie. To był maj. A przedstawienie wymyśliłem, że zrobię premierę 8 lipca, więc zostało mi raptem 1,5 miesiąca. Za kilka miesięcy, jak miałbym przyjść, to wszystko byłoby bez sensu. Więc mówię do niego, to niemożliwe, potrzeba to prędzej. On mówi, ale kiedy prędzej? Ja mówię, muszę mieć to pojutrze. On popatrzył na mnie, pomyślał, że ma z tym do czynienia. Powiedział, no młody człowieku, bardzo się przepraszam, ale to jest niemożliwe. I wrócił do swojej pracy. No ja wstałem, podszedłem do drzwi Tam były klucze. Zamknąłem te drzwi i podszedłem do okna, wyrzuciłem ten klucz. Mówię, nie ruszę się stąd, dopóki tego nie napiszesz. I już. I on tak popatrzył, myśli sobie, no wariat jakiś. No ale ja mówię, ja będę czytał tobie ten tekst, a ty... I tak powstała 4 godziny przez noc, zrobiona przez niego i przez, no, przy moim udziale w jakiś sposób muzyka. Genialna, genialna. Napisał tę muzykę. Jak miałem tę muzykę i miałem tych wszystkich ludzi, scena rzeczywiście miała 2000 m2. Huta Katowice, Solidarność, zbudowała mi wielki krzyż. Wysypałem 70 albo ileś wywrotek ziemi na scenie w tym Spodku, na tych 2000 m2. Tam położyłem aktorów i jak się zaczynało przedstawienie, to ta ziemia się zaczęła ruszać i oni wychodzili jak z grobów. Jakby zaczynali rozmowę o Polsce, której nie wolno było. Jakby ten Konrad i Kordian wyszedł z tej ziemi. Przedstawienie trwało bez przerwy prawie 5 godzin. Kompletna cisza. Kompletna cisza. Kompletna cisza. A potem ludzie stali i ponad godzinę nie byli w stanie wyjść stamtąd. To było naprawdę niewiarygodne przedstawienie. Zagraliśmy je 8 razy. 8 razy, dlatego że potem był nadzwyczajny zjazd partii i zakazano jakichkolwiek przedstawień. Przez te 8 przedstawień obejrzało to 80 000 osób. To moje przedstawienie. 80 000 osób. Ja miałem 26 lat. 80 000 osób i bilety kosztowały 150 zł. Zwróciło się to, co Solidarność dała pieniądze, czyli to był chyba pierwszy wypadek w historii Teatru Polskiego, że przedstawienie zarobiło na siebie, nawet więcej przyniosło pieniędzy. Konicy przed Spotkiem sprzedawali bilety po 500 zł już na ostatnie przedstawienia, bo nie było miejsca. Ludzie siedzieli już na schodach. No ale potem było tak, że zaprosiła nas Pałac Sportu w Paryżu, hala widowiskowa w Rzymie. Mieliśmy z tym przedstawieniem jechać, żeby cała Europa go zobaczyła. Przyleciał Olbrychski, który grał Konrada, w tym samym czasie grał u Lelusza w filmie i Francuzi wszyscy wypytywali, jak to w Polsce, naprawdę takie niezwykłe przedstawienie, no pokażcie nam. Przyszedł naturalnie stan wojenny, mnie ze szkoły, zakazali mi pracy w kulturze w jakiejkolwiek, nigdzie nie mogłem nawet w bibliotece publicznej dostać roboty. No wszystko się zaczęło zmieniać, no wszystko się poturlało. Moja żona z moim malutkim synkiem wyjechała za granicę do Francji, żeby... Ja miałem możliwość dostać paszport w jedną stronę, albo nigdy go nie dostać. Pomyślałem sobie, nikt mnie z Polski nie będzie wyrzucał. Nie po to robiłem teatr romantyczny, żebym teraz wyjechał z Polski. Ale bałem się o mojego synka, więc zgodziłem się, żeby ona wyjechała z nim za granicę do Francji. Zobaczyłem wtedy mojego syna po raz pierwszy po 9 latach. W 90 roku, kiedy oddano mi paszport, bo się zmienił ustrój w Polsce. Zobaczyłem mojego syna, który nie mówił po polsku w dodatku i jego mama tłumaczyła naszą rozmowę. Dość to było niezwykłe. No dobrze, ale nie o tym teraz. No i tak... Nie bardzo miałem co robić. No, nie wiedziałem, jak mam sobie z tym poradzić. Z tym, że ten mój pomysł na życie pod tytułem sztuka, pod tytułem teatr, pod tytułem będę robił niezwykłe i wielkie rzeczy się spieprzyła. No więc tata mi powiedział, to chodź, zacznij ze mną robić ciastka. No coś musisz robić przecież. No więc zacząłem z nim robić ciastka. Zaczęło mi się to podobać jak cholera. Nagle zobaczyłem, że robię coś od początku. Komuś daję, ten ktoś bierze, ktoś sobie sobie je wkłada do środka, do siebie, rzeczy, które ja tworzę. Był jeszcze moment taki, że w 86 roku pomyślałem, może jeszcze powinienem jednak wrócić do tego teatru. Napisałem do wszystkich dyrektorów teatrów w Polsce list w 85 roku. Do wszystkich dyrektorów teatrów w Polsce, a było ich 49. Do każdego napisałem zupełnie inny, indywidualny list. Do dyrektora przeczytałem wszystko, co robił teatr w Tarnowie, na przykład przez ostatnie 20 lat. I pomyślałem sobie, brakuje w tym, nie wiem, warszawianki Wyspiańskiego, w tym całym układance repertuaru teatru. No i opisałem, dlaczego wydaje mi się, że powinni zrobić warszawiankę i dlaczego ja powinienem ją wyreżyserować. Bla, 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 bla. A do teatru w Opolu napisałem o Bałuckim, nie wiem, Klub Kawalerów. No i też z takim opisem, z bardzo osobistym listem usiadłem w domu i czekałem na odpowiedzi. Nie odpowiedział mi ani jeden z dyrektorów, ani jeden list do mnie nie przyszedł. Nikt nie napisał, panie, pocałuj mnie pan w dupę. Pomyślałem sobie, pewnie listonosze ukradli te listy, albo cenzura nie pozwoliła im odpowiedzieć. Napiszę do nich jeszcze raz, albo może ta warszawianka im się nie podobała, czy ten klub kawalerów, czy tamto, to zmienię, napiszę jeszcze raz inaczej. Napisałem jeszcze raz, wysłałem. I jeden człowiek napisał, niech pan przyjedzie. To był dyrektor teatru w Koszalinie, Teatru Słowackiego w Koszalinie. Nazywał się Andrzej Maria Marczewski. Przyjechałem do Koszalina, a w liście do niego napisałem, że minęło 5 lat od mojego przedstawienia. Wydaje mi się, że teraz jest czas na zupełnie innego Kordiana na przykład. Że jest teraz czas na takiego chłopca, który jest kompletnie, bo ten mój Kordian, grał go dorosły człowiek, taki wspaniały, genialny aktor, mój przyjaciel Krzysztof Chamiec, późniejszy wielki przyjaciel mego życia, to też opowiem o tym później, ale Krzysiek grał takiego dorosłego Kordiana, takiego troszkę jak Wałęsa tamtego czasu, tak, bo pomyślałem sobie, że zaczyna się ten Kordian, jak pamiętacie, zabił się młody. Zrazu jakaś trwoga kładła mi w usta potępienie czynu. Mówi Kordian, ten pierwszy jego monolog. No więc takiego starszego, dojrzałego człowieka, 45-50-letniego, tego Krzyśka Hamca, w to dałem, genialnie grał tego Kordiana. Genialnie. Ludzie siedzieli w takim kompletnej ciszy, jak on mówił, monolog na Mont Blancu, tu szczyt, lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę. Tak pod stopami niebo i nad głową niebo. Tu kompletna cisza była w tym spotku. No więc opowiadam to Marczewskiemu, że teraz o innym Kordianie, takim chłopcu, który jest na dyskotece jakiejś, coś to z dźwięków, z tej muzyki, z tego czasu, takiego 80, połowy lat 80. Ta Polska już była inna. Marczewski mówi, dobrze, to zróbmy takiego Kordiana. Proszę, niech pan to... Dobrze, pojechałem do Warszawy, zapakowałem swoje rzeczy, jadę do tego Koszalina. Kurwa, dobrze, będę robił. Przyjeżdżam do Koszalina, Marczewski siedzi w gabinecie, mówi do mnie, proszę pana, mamy właśnie list z Komitetu Wojewódzkiego Partii, że Kordian nie może być. No więc się prawie popłakałem. A Marczewski do mnie mówi, ale oni napisali, że nie może być Kordian. Nie napisali, że nie może być Słowacki albo że pan nie może być. No więc ja wstałem, poszedłem do regału, wziąłem dramaty wszystkie Słowackiego. Otworzyłem Sen Srebrny Salomei. Zrobimy Sen Srebrny Salomei. A Marczewski mówi, dobra, niech będzie Sen Srebrny Salomei. To teraz dziś, jak to opowiadam, to sobie myślę, bo przecież to historia taka polsko-ukraińska o Wernychorze, o tamtych stronach, o tej Polsce stamtąd. Sen Srebrny Salomei. No więc zacząłem reżyserować ten Sen Srebrny Salomei. Zrobiłem ten Sen Srebrny Salomei w Koszalinie. Było wspaniałe przedstawienie, znakomite. Wowo Bielicki zrobił scenografię, Tadzio Woźniak, ten od zegarmistrza światła purpurowego, napisał muzykę. Bardzo, bardzo wspaniałe. Bardzo wspaniałe, ale pomyślałem sobie, nigdy w życiu więcej w Państwowym Teatrze nie będę pracował. Bo o 10:00 zaczynała się próba. Ja rozkręcony, myślę sobie to. A 14:00 wchodził facet i mówił, 14:00 godzina przerwa. Aktorzy, ja mówiłem, poczekajcie. Oni mówią, nie, bo musimy iść do domu, bo nasze sprawy, bo to, bo tamto, bo życie, bo to, bo o 18:00 musimy wrócić, bo wieczorem gramy przedstawieniem. Myślę sobie, pies was trącał. No dobrze, zagraliśmy. Nawet duży sukces odniosłem tym przestawieniem, ale pomyślałem nigdy więcej. Zrobię w sobie prywatny teatr. Jak będzie czas, to zbuduję prywatny teatr i zrobię teatr. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.